Cześć młody, to co, lecimy, nie? Powoli. Tradycyjnie znów usza, a my lecimy góra nic nie. Cisnę dalej, tak jak mówię, chłopaki. Zobaczcie, kurwa, wielka słówka jest piękna. Ja wam pokażę, gdzie ja byłem. Zaraz. W których, kurwa, gdzie busza. To jeszcze nie była wielka słowa. Chyba. Znaczy tak. Ale ja gdzieś łaziłem. Żeby was nie skłamać. Szedłem tamtędy. Tu zeszłem i gdzieś w tych buszach chodziłem tam. Troszkę podeszłem chyba nawet tutaj lekko pod górę. I zaczęło się robić dziwacznie. Zobaczcie to oświetlone zbocze wielkiej sowy. A pierdolcze. No i w tych widokach można się zakochać. A ja tak, Tomasz, jestem na łączu. Dawaj, dzwoń. Napawam się widokami. Idę po ciemnej stronie księżyca, a tam jest jasna. Tam, gdzie łaziłem, to są te rejony. Do góry. Dzisiaj. Ale kuźwa, tam dopiero jest fajny rejon. Kurde, chłopaki, to tak wygląda stąd, że fajnie się idzie. Stąd i nie ma problemu, żeby dojść. Ale nie macie pojęcia, jakie tam są chaszcza. Ja pierdzielę. 15 lat komandosów i ciężko jest, chłopaki, przejść. Ty kuźwa. Kurde, to jest prawie ściana pionowa. Tego nie widać teraz. Na tym. Ale wierzcie mi, że naprawdę jest ostro pod górę. Ja walę tam. No jest jeszcze kawałek. W dół też jest masakra. Wiadomo, znacie przecież te rejony. Komu ja mówię? Starym, kurde, kapitanom. No. Ale kurde, pięknie. No kuźwa, namierzyłem pana wersalkę. Mówiłem, Tomasz, że się nie rusza bez wersalki? Kurwa. Zobaczcie, prawie nówka funkiel. Ja słowa dotrzymuję. Nie idę w teren bez wersali. Kurwa, pan wersalka też tu był. Dobra, chłopaki, muszę kurwa podejść. Panowie, nie ma opcji. Słyszycie ten szum? Jak na górze wiatr pizdzi? Masakra! Niby nie widać, że drzewa się ruszają, ale przepływa jakiś... O jest! Wielka sowa! Zaraz wam pyknę. Dobra, panowie. Patrzcie. Dlatego lubię mówić z tobą. Miejsce masakra.
A tu panowie słynny zakręt i słynne pedanie. Bardzo fajnie się go pokonuje w nocy. Tomasz go zna. Andrew też znasz ten zakręt. Popindalałeś fizikiem. Ja jestem właśnie na samej górze. I co? Lecę w miejsce farokowe. Pierdolić. Co nie? Raz się żyje. Ja jestem tutaj tu za tym zakrętem. Zobaczcie co znalazłem. Cholera, nie mogę powiększyć tego. Muszę przybliżyć. Cegły. Kurwa. Przepraszam za mięso. Nie widzę sygnatury. A ta faro mówi, że coś się działo. Zobaczcie. Tu podmurowane. Jest fundament, piwnica. Tutaj też. Oddalę troszkę. Czy ewidentnie tutaj chata stała. No nie wiem, czy to nie oddaje tego. Zobaczcie, tu jakiś narożnik. I z farbą w środku, z szynkiem. Jaki kolor był? Srebrny. Kolejna cegła. Lecimy. Ale już nie lecimy drogą. Tylko na szagę pod górę. O Jędry, zaraziłeś mnie tą szagą kantarą. Pojedzenie tylko polskie, ale... Mamy górę niczyją. Juj. Jest jak faro. Zachód słońca. To tam jak miewam szpicak. Obok rogowiec, tak? Butali. Śnieżka. Nie widać. Miejsce kurwa cudowne. Łotry. Piękne. Dobre. I mnie chyba tu nie przegoni, nie? Że sobie tak chodzę. Podziwiam widoki. Gdzie tutaj macie? Ja jestem z Wielkopolski, tam jest płasko jak... No to ja tu przyjeżdżam już od paru lat, nie? Byłem tydzień temu, ale mówię, deszcz mnie wygonił. Mieliście tutaj po taką pogodę w niedzielę. No ja wiem, no. A mówię, moje ukochane górki tutaj właśnie, jak się to... Znam paru jeszcze, jest parę takich właśnie ciekawych tematów, nie? Jest gdzie pochodzi, o. Nie, Zakopane to jest pęd. No, to jest właśnie to. Takie trochę Bieszczady, nie? Małe. No. I dużo ludzi się przekonuje do tego miejsca, prawda? No, zauważyłem, tak mówię, z roku na rok coraz więcej przyjeżdża. Jeszcze z 3 lata temu to... 4... No, no. Ale fajnie, że to odblokowali, tak mówię. Miejsce super, zazdroszczę. No, zdrówka życzę. Ciemny las, zapach ogniska. Klimat górsowich. Góra niczyja w tej chwili.
No i co tu dużo mówić. Tak Tomaszu, wlecę zaraz, odwiedzę twój urbex. I tyle. Niezły poeta. Siemano. To była chata. Ja już panowie nie mam siły za bardzo wbijać wyżej. Zrobiłem dzisiaj już, ojo, troszkę zrobiłem tych kilosów. Sobie wracam już na bazę. No i muszę przyznać panowie, że już tam w dole robi się naprawdę ciemno. Ale to nie znaczy, że nie zajdę jeszcze na dół zobaczyć jedno miejsce, które mnie zainteresowało. Szaga Kantara. Leci gdzieś helikopter. Nie, to samo. Namierzy mnie. Werwolf. Kurczę, panowie, zobaczcie to. Zbliżam się do tego fajnego wicha. Skurde, no te tereny są tak poryte. Tutaj to jest brak mi słów. Zobaczcie. Tu jest nasyp, idzie parka taka w dół. Nie no, kurczę. To miejsce też jest rewelator. Chłopaki. Fuh. Wypłaszczenia. To nie oddaję tam poniżej. Z 50 metrów do niżej. No wypłaszczenie. Tam w dół to wolę. A podejdziemy. Co tam pieprzyć? Raz się żyje. Góra niczyja. Zobaczcie jakie wypłaszczenia. Półki porobione. Kurczę, to nie oddawam. Chłopaki tego. A wierzcie mi, że jest taka strumizna. A tu normalnie puła. Płaska. Pode mną z 15 metrów dalej. I w cholerę stroma ściana. Num. Dobre. To się wygląda z przyjemnością. Panowie, no chciałbym wam to oddać. Nie idzie. Ta półka, co tu idzie taka. I to wypłaszczenie tutaj. Masakra. Za tym drzewem. A dalej na dół. Żeby was nie skłamać, naprawdę kuźwa przepaść. Zobacz to, jak to nie jest warpa tutaj na tej górze niczyjej, zresztą poniżej, to jest tam kurwa Hansklos. Żeby nie było, zobacz czego to się składa. Kurwa, same kamury. Kurwa, obrośnięte, zobacz. Co to jest?
patrzcie, jakie kryliste. Wielka sowa. Zachodzi słońce. Słabe światło już ostrość nie łapie. Ale tu jeszcze. Tam jest temat z geoportalu. Tam. I tam. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak. Już nie namierzam. No, a my wracamy do tego tematu, pany. Co wam mówiłem? Nasyp taki. To na tej górze niczyjej. Schodzę na dół. Mówiłem, że na powrocie wbiję. Zobaczcie. Ja bym chciał oddalić. Pójdę na lot. Co to są? Jakieś granice między działkami? Zobaczcie. I to pewnie się na sam dół ciągnie. Są pograniczne? Chyba jest granica między działkami, tak mi się wydaje, tam być. Znajdę drugi, czy to prawda. Między jedną a drugą działką. A rumorz niesamowity. Fak. Czekajcie, tam może dojdę do kolejnego miejsca. Kur. O. Tu mnie jeszcze nie było. Nie, no dobra, nie ma sensu iść. Ciągnie się to do samego dołu. Koszule ćwirają. A ja zwijam się do chaty. Obym klucza nie zgubił. Się piwa spokojnie napić. Cisza. Niezły repertuar ma ten ptak. Jestem ciekaw, co jeszcze wymyśli. Dlatego lubię.